Szanowni Państwo, otwieramy dzisiaj w Muzeum Iwaszkiewiczów w Stawisku wystawę rzeźby i rysunku wybitnego meksykańskiego artysty Juana Soriano. Jest z tej okazji u nas w muzeum pan ambasador Meksyku, którego serdecznie witam, który jest współorganizatorem tej wystawy. Jest również pan Marek Keller, sąsiad Stawiska, z którego kolekcji rzeźby i rysunki pochodzą. Wystawa wygląda bardzo pięknie, a żal ściska, że nie możemy Państwa zaprosić w tej chwili do obejrzenia tej wystawy, chociaż nie do końca, bo rzeźby, które są eksponowane w Stawiskim Parku, można oglądać, można się do nas wybrać na spacer, żeby je zobaczyć. Ja bardzo dziękuję panu ambasadorowi za współorganizację tej wystawy. Dziękuję panu Markowi Kellerowi za pomoc w organizowaniu tej wystawy, bo myśmy tylko pomogli, żeby ona zaistniała w Stawisku. Poproszę pana ambasadora o kilka słów. Szanowna pani Alicjo Matracka-Koszelny, dyrektor Muzeum Iwaszkiewiczów w Stawisku. Szanowni panie Marku Keller, dyrektorze Fundacji Juan Soriano Marek Keller. Jadąc do tego pięknego miejsca w Warszawie, pomysłałem sobie, mieszkańcy Podków Leśnej mają wielkie szczęście, że sąsiadują z tak ważnymi instytucjami kultury, jak ogród rzeźb Juana Soriano oraz to piękne muzeum, które poświęcone jest wybitnemu polskiemu artyście, muzykowi, i przede wszystkim pisarzowi Jarosławowi Iwaszkiewiczowi i żona Anna. Muszę przyznać, że Iwaszkiewicz w Meksyku nie jest pisarzem nieznanym. Sergio Pitol, wspaniały meksykański pisarz i jeden z najlepszych tłumaczy literatury polskiej na język hiszpański, napisał kilka lat temu, że Jarosław Iwaszkiewicz to znakomity przedstawiciel współczesnej literatury polskiej, doskonale we wszystkich gatunkach literackich: poezji, eseju, teatrze, powieści i opowiadaniu. Być tutaj razem z Państwem to dla mnie podwójny zaszczyt. Dziś, przez okazję tej wspaniałej wystawy, świętujemy w Polsce jedną rocznicę urodzin z najlepszych meksykańskich artystów, rzeźbiarza Juana Soriano, która był też malarzem, rytownikiem i autorem scenografii wielu sztuk teatralnych. Juana Soriano urodził się w 1920 roku i zmarł w 2006 roku. Wiele pokoleń Meksykanów dorastało w towarzystwie jego olbrzymich, monumentalnych rzeźb z brązu, a przedstawiających ptaki, planety i siłę natury, które zdobiło przestrzeń publiczną miasta Meksyk oraz innych miast mojego kraju. Soriano był artysta uniwersalnym. Mieszkał w Meksyku, ale doskonale odnalazł się także w Włoszech czy Francji, a jego prace wystawiano w najważniejszych muzeach takich miast jak Paryż, Nowym Jorku, Madryt czy Meksyk, między innymi. Soriano był jedną z najważniejszych osobowości wśród meksykańskich intelektualistów, a także bardzo bliskim przyjacielem uhonorowanego literacką nagrodą Nobla Octavio Paza, który poświęcił jego twórczości co najmniej 7 tekstów.
najwięksi meksykańscy pisarze pisali o twórczości Juana Soriano. Octavio Paz powiedział, że był on artystą nieustannie poszukującym korzeni. Elena Poniatowska napisała znaną książkę Juan Soriano Tysiącletnie dziecko, a Sergio Pitol nazwał go wiecznym buntownikiem, który żyje w swoim indywidualizm, świecie i ponad wszystko ceni sobie wolność. Wystawa, która dziś otwieramy w Muzeum Iwaszkiewiczów, składa się z 9 dzieźb i 11 rysunków. To wystawa, która pozwala nam poznać wspaniały świat sztuki Juana Soriano. Jest to oczywiście hołd dla Juana Soriano w jedną rocznicę jego urodzin. Jest to także hołd dla relacji Juana Soriano z Polską, dzięki niestrudzonej, pełnej poświęcenia i pasji pracy naszego drogiego przyjaciela Marka Kellera, który 11 lat temu stworzył niezwykły ogród dzieźb Juana Soriano. Dzięki bliskim związkom z Polską, Juana Soriano otrzymał w 2006 roku order zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za ogromny wkład artystyczny w ramach przyjaźni, dialogu i komunikacji między Meksykiem i Polską. Zarówno dla ambasada Meksyku w Polsce, jak i dla mnie, to wielki zaszczyt uczestniczyć w obchodach setnej rodziny urodzin Juana Soriano, wspaniałego meksykańskiego artysta. Bardzo dziękuję.